Cześć, z tej strony Ketsy, witam was w drugim odcinku z kariery AC Milanem w PS 2018, a w dzisiejszym odcinku zaczniemy od meczu z Slavią Pragą. Jest to faza play-off do Ligi Mistrzów, a więc od razu lecimy z tym meczem. Skład taki widzicie jest. A więc steroje mają wyjazdowe, więc kick-off! No a więc dobra, 63 minuta, więc Bonaventura, Kessie, Suso, Kalinić gol! 1-0 dla nas, Kalinić, znowu Kalinić strzela następny odcinek, no i Kalinić znowu strzela nam bramkę. A więc prawa nóżka, no i bramka, 1-0. Lecimy dalej, tutaj zmiana w Slavii, więc prowadzimy od 64 minuty, a tutaj zmiana, Andre Silva za Czaranoglu, tutaj następna zmiana, Zapata wchodzi, no i tutaj następna zmiana w pomocy, no i trzy zmiany eleganckie, więc lecimy dalej. Slavia Praga rozpoczęła od środka, no bo oczywiście stracili bramkę, więc lecimy dalej. Tutaj dobre zablokowanie, nie wyszła piłka. Suso do Kalinicia, ale gracz Slavii był pierwszy, niestety. No i przy piłce Slavia Praga, więc Slavia tutaj rozgrywa piłkę. Necid, dobrze, Zapata, Montolivo, ale niestety strata piłki. No i Slavia Praga przy piłce. Great strength, too strong for its opponent. Slavia Prague are actually displaying tremendous fighting spirit. There's a real belief that they can still have a say. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Well played, he saw that coming. Just a few more moments for them to hang on. Milan certainly don't need to overcommit now. Their priority lies further back. Either side really getting hold of the ball. And that's that. Milan. No i koniec spotkania. Wygrywamy ze Slavią Pragą 1-0. Pierwszy mecz fazy play-offów, czeka nas oczywiście z nimi drugi mecz, ale pierwszy został wygrany elegancko, więc 1-0, no. 0 strzałów oddali, żadnego strzału, więc elegancko. Tutaj tak reszta meczów się potoczyła, więc lecimy sobie dalej. X-Matrix napisał, żebym kupił Arka Milika, że mogę kupić Arka Milika, Gołta Arka Milika, więc właśnie tutaj pytają się o niego, a więc start negocjacją z transfer, tak, no i zapytanie się właśnie o Arkadiusza Milika, ile będą chcieli. A tu mamy drugi mecz ligowy za chwilę. Więc drugi mecz ligowy z Weroną. Skład taki sam. A więc forward time. Więc ten mecz skipowałem i ten mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla Werony, niestety. No i spadłem tutaj na 17 miejsce w tabeli, no niestety nie udał nam się ten mecz, a tutaj na 24 się zatrzymało, bo negotiation day. No i tutaj informacja o Arku Miliku, ile Napoli by za niego chciało, więc negotiation tutaj
My team, tutaj ktoś chciał kupić mojego zawodnika Kutrona, chciał ktoś kupić, ale Entnego Teatjons. A tutaj Other Clubs, no i Arek Milik za 14. Ja oczywiście tutaj to przyjąłem, no i Arek Milik w AC Milanie. Więc transfer X Matrixa udany, ten zawodnik jego. A więc teraz przechodzimy do meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów, znaczy drugi mecz fazy playoff, zapomniałem ich. To jest mecz, drugi mecz fazy playoff ze Slavią Pragą. Pierwszy meczek oczywiście wygrany 1-0, a drugi został również wygrany 1-0 i w dwumeczu 2-0. No i przechodzimy do fazy grupowej UEFA Champions League, więc bardzo fajnie. A teraz losowanie grup Ligi Mistrzów i nasza grupa to Benfica, Northeast London i PSV Eindhoven. Więc tak prezentuje się nasza grupa Ligi Mistrzów. A więc Cristiano Ronaldo został najlepszym zawodnikiem UEFA, więc brawo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Gold, najlepszy oczywiście. No i Cristiano Ronaldo UEFA Best Player in Europe Award. Cristiano Ronaldo, elegancki w garniturku. Więc dobra, Cristiano Ronaldo dostał, więc bardzo fajnie. Więc team management negocjacjons, no i tutaj chciał ktoś kupić mojego zawodnika, ale ja tutaj end negocjacjons od razu. Nie zgadzam się na transfer Dit Base. No i tutaj 25 głosów na Cristiano Ronaldo, 9 głosów więcej od Messiego, więc elegancko, a więc forward time. I przechodzimy do trzeciego spotkania ligowego, a trzecie spotkanie ligowe jest z AS Romą. Niestety remis i przegrana po dwóch meczach w lidze. A więc tutaj trzeba dać Arka Milika. A więc ja Arka dałem jak na razie na ławkę rezerwową, ale spokojnie Milik będzie grał. Więc elegancko, więc przechodzimy do spotkania z AS Romą. Znowu skip spotkania, a mecz zakończył się wynikiem 1-1, więc drugi remis. No tutaj 18 miejsce w tabeli, a więc dobra, 18 miejsce w tabeli, remis z Romą, drugi remis, trzy mecze, dwa remisy i jedna porażka. Tutaj 30 negotiation day. A więc no, dzień negocjacji. Ale tutaj next od razu, bo tutaj zaraz znowu był dzień negocjacji. Negotiation day. Nie, tutaj był last day, ostatni dzień okienka transferowego. Tutaj zostało 15 godzin chyba było, tak, czy tutaj zostało 14, bo kliknąłem skipnięcie, ale tutaj, żeby, dobra, tutaj w ogóle już cisnąłem, żeby okienko poszło już od razu, żeby już nie było tego okienka transferowego. A więc dobra, przechodzimy do meczu. Tutaj August Team of the drużyna miesiąca. Tutaj, a więc pierwszy mecz Ligi Mistrzów z PSV Eindhoven. Więc okej, PSV Eindhoven, nasz pierwszy przeciwnik Ligi Mistrzów w fazie grupowej. A więc tutaj my team info, tutaj team status. Więc dobra, przechodzimy do forward time, skip mecz i ten mecz został niestety, ale przegrany przez naszą drużynę 3-1. Trzecie miejsce w tabeli, drużyna z Londynu. Nie, to jest chyba Arsenal, nie wiem.
Chyba tak. Przegrali te swój mecz, więc oni na czwartym, Benfica chyba na drugim. Więc Benevento Calcio to nasz kolejny przeciwnik ligowy. A więc szybka symulacja. No i mecz z Benevento wygraliśmy. 3, nie, 1 do 0, przepraszam. 1 do 0 mecz z Benevento został wygrany, więc 12 miejsce w tabeli po tym spotkaniu. Więc lecimy do następnego spotkania, bo następnego spotkania ligi Serie A. No, a więc dobra. Team Player Effect, to jest zdjęcie Rodrígueza z koleżką z treningu, fajne. Więc dobra, został nam dzisiaj, no, na dzisiaj ostatni meczek ligowy. Więc ten mecz jest Cagliari Calcio. Więc to jest nasz dzisiaj ostatni mecz w tym odcinku. Więc skip mecz. I ten mecz zakończył się wynikiem 3 do 0 dla naszej drużyny. Więc z 12 idziemy na 8 miejsce. Więc mamy drugą piątkę. Tak jak widzieliście, tak jak już mogliście zauważyć w nazwie filmu. No a więc widzimy się w następnym odcinku. Zaczniemy następny odcinek od meczu Ligi Mistrzów z Benficą. To się byłoby na wszystko. No i cześć i yo!